to jest pociechą w utrapieniu. To jest moją pociechą w utrapieniu, bo Twoje słowo mnie ożywia. To jest z psalmów, z Hioba. Słuchajcie uważnie moich słów, a to będzie dla mnie Waszą pociechą. Słowo jest dla nas pociechą. Słowo. Słowo, które jest życiem, jest dla nas pociechą. Adi 30 lat skończył w ubiegłym roku, nie? Tak. Tyle, ile Adi żyje na tym świecie, tyle ja chodzę w Panu. Tyle chodzę z moim Bogiem już. I chcę wam pokazać, że rzeczy, one wydadzą owoc w czasie. To się po prostu w czasie rozwija. Bardzo często Bóg porównuje do winnicy. Mówi, że jesteśmy winnicą Pana. I mówi, że po owocach nas poznają. I ty się nie możesz frustrować, że jeszcze na przykład owocu nie widać. Ty już jesteś winnicą Pana. I kiedy? Tam jest napisane to, co dzisiaj czytałam, że ten Jego deszcz na nas spada. Że to Słowo tak nas ożywia, czyli dotyka. To nie ma bata, żebyś nie wydał owocu. Nie ma takiego bata. I to nie jest jakby on, tak jak tutaj Adi mówił, że w jednej sferze on już wydaje owoc, a w innej sferze jeszcze go nie ogląda, tak? Może jeszcze jest zielony, może jeszcze niedojrzały ten owoc jest, nie? Nie ma takiej możliwości, żebyś trzymał się Bożego Słowa i żeby nie został wydany owoc. I nie możesz przyspieszyć dojrzewania. Bo to jest naturalny proces. Masz się cieszyć słońcem, cieszyć się deszczem, cieszyć się, że tam czy nawóz ci podłożą, on śmierdzi. Czy nawóz śmierdzi? Z gnój, tak jakieś. Tak? A z tego owoc będzie. Owoc będzie. Dlatego cierpliwość i wytrwałość. Ja całe swoje życie, chociaż upadałam, bo to słowo dopiero we mnie pracowało, ale trzymałam się tego Boga. Boga się trzymałam. Po prostu ja już wiedziałam, że ja nie mogę inaczej. Nie oglądałam jeszcze owocu. Diabeł próbował mnie potępić. Ludzie próbowali mnie potępić. Ale kiedy ja budowałam swoją tożsamość w nim, i wiedziałam już potem, kim ja jestem. Zaczęłam nagle patrzeć, o, ja się już nie denerwuję, o, tutaj mam taki pokój, o, tu to, tu tam i to. I ten owoc, tak, czyli zbudowana ja, oglądając inni, oglądają Boga już we mnie. Oni Boga we mnie oglądają. Bo przecież Bóg przyjął postać człowieka, jak Jezus chodził, nie? To mówili, oto człowiek, nie? Oto człowiek. Bóg w człowieku. Jak się będziesz trzymał, czyli będziesz trwać w Jego Słowie, będziesz trwać w Nim, jak będziesz trwać w tym Słowie, w tej prawdzie, to zobaczysz owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I zobaczysz owoc tego kościoła. Bo jak będziesz biegał sobie i szukał,
to jaki owoc wytworzysz? Będziesz w jednym miejscu, w dobrze zasadzonym, zasadzeni w domu pańskim, w późnej starości wydadzą owoc. W ogóle kiedyś mi została pokazana taka wizja jakby, albo objawienie, że zasadzeni, że my jesteśmy w szklarni, te sadzonki w szklarni pod kloszem tutaj Bożej miłości, Bożej ochrony, my wydamy owoc, bo my wzrośniemy, bo nas tu nic nie wyrwie. I odnośnie jeszcze tego chodzenia w prawdzie. Prawda jest ostra jak miecz obosieczny. My nie możemy dosładzać prawdy. Ale wiecie co? A ja dostałam takie też to objawienie. Ja nie wiem, czy ja tego jeszcze nie przełożę. Ale ja dostałam, że to jest miecz prawdy. Tak? Bo słowo jest tym mieczem. Ale tam jest napisane love. Tam jest napisane na tym mieczu miłość. Jeden z apostołów wziął miecz i przeciął żołnierzowi ucho, chcąc bronić Chrystusa. A Chrystus wiedział, że na krzyż musi pójść. Ale on w ciele zadziałał, tak? Obrońca Jezusa, a potem zwiał, bo potem nikogo nie było, jak on był krzyżowany, wszyscy pouciekali. Słuchajcie, a Jezus mówi nie tak. Uzdrowił to ucho żołnierzowi. Poszedł, dotknął tego ucha i mu uzdrowił. Tam cud był, kiedy oni go pojmali, ci żołnierze. Ja nie wiem, co się musiało w głowie tego żołnierza w tym momencie wydarzyć, kiedy go miłość dotknęła. Bo go dotknęła miłość. Musi być prawda. Bo prawda musi być. Czyli nie możemy jej ubierać, bo prawda jest naga. Nie ubierasz prawdy. Ona się sama obroni. Czyli głosząc prawdę, ktoś może jej nie przyjąć. Ktoś może kamieniem w ciebie rzucić, tak jak Szczepana. Kamieniowali Szczepana. Ale on ją głosił w miłości, wiecie co? I on miał otwarte niebo nad sobą i powiedział, Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Prawda musi być w miłości, ale ty musisz być prawdą. Ja byłam prawdą byłam. Dlatego ta prawda teraz tak mocno działa dalej. Bo nie ma nic pomiędzy, tak? Jest tak i nie. Jakby nie ma nic pomiędzy, to musisz być prawdą. Jezusa jedni odrzucili, a drudzy poszli kurczę za tą prawdą. I to jest napisane, ale ty musisz być prawdą. Inaczej nie jesteś prawdziwy. I powiedzą, aha, a to tak, takie chrześcijaństwo. Raz mówią tak, raz robią tak. Nie są prawdziwi. Jak mówisz tak, to tak. Nie musisz stać za prawdą słowa. Jak przebaczasz, to z automatu tak przebaczasz. Bo to jest prawda. Z automatu nie cenisz. Musisz przebaczać tak. Bez w ogóle rozumu. I to jest głupie dla tego świata. Więc przyjmujemy prawdę i idziemy tą drogą i nie oglądamy się, że a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze tamto. Będzie winnica Pana. Winnica Pana. Ludzie przyjdą do winnicy, bo owoce będą soczyste,
słodkie i dobre przyjdą jeść. Przyjdą jeść. Będą jeść ciało, bo oto ciało moje, które za was zostało wydane. Wydaj siebie. Naprawdę dostaniesz nagrodę w niebie. Zobaczysz, jak dostaniesz nagrodę. Bo nie to, co tu, tylko to, co tam. To, co tam było dla nas przygotowane. Nie ogarniemy tego, wiecie co? Ja nie jestem w stanie teraz to ani swoim umysłem, ani swoją duszą ogarnąć w tej chwili, ani no nie jestem w stanie ogarnąć. Ja po prostu ja tak siedzę i mówię, Boże, ja tego nawet nie jestem w stanie ogarnąć. To, co Ty robisz, to, co Ty zrobiłeś w ogóle, to, co ja przeszłam, to, co w ogóle w czym jestem, a to, co jeszcze jest przede mną, ja tego nie ogarnę. Ale ja Ci tak dziękuję za to wszystko. Ja Ci tak dziękuję. Wobec wdzięcznego serca nie pójdziesz dalej, kurczę. Nie pójdziesz dalej bez wdzięcznego serca. Musisz mieć wdzięczne serce, bo tylko wdzięczne serce da się Jego miłością napełnić. Tylko wdzięczne serce, kurczę. A tak będzie racja. Ja dobrze robię, ja już wiem, wiecie, ja już. Poddaj się Bogu. Na 100%. A powstaną tu naprawdę potężni ludzie. Bo tak mi powiedział Pan, że Jego miłość wyprodukuje tu potężnych ludzi, potężnych nauczycieli, potężnych naukowców, potężnych ewangelistów. Bo miłość umarła i miłość daje życie. Musimy zrozumieć pojęcie miłości. Wtedy wyjdziemy pod łaskę. Czyli to jest niezasłużone. Bóg obdarował każdego tak, jak chciał. Nie dlatego, że ja, Teresa, zasłużyłam sobie na to. Tak chciałbym po prostu. I to jest moje, a Twoje jest inne. Ja dziękuję za każdą osobę teraz na tym miejscu. Ja dziękuję za ten Kościół. Naprawdę jesteście cennymi perłami. Ja wiem, że jesteście cenni. Ja wiem, że jesteście tutaj, dlatego że taka była właśnie Jego wola, żebyście tutaj trafili. A każdy, kto to zrozumie i zaczerpnie z tego, naprawdę dostanie. Wiele dostanie. Amen. Amen.